Ryk silników, zapach paliwa, ogromne ryzyko i wielkie emocje. Już wkrótce to wszystko na Stadionie Śląskim. Po meczach piłki nożnej i memoriale Kamili Skolimowskiej przyszedł czas na żużel. To w kotle czarownic poznamy mistrza Europy. Już 21 września odbędzie się bowiem tam Tauron Speedway European Championship. Karolina Komada. Śladów po memoriale Kamili Skolimowskiej już nie ma. Jest za to bieżnia lekkoatletyczna, która już wkrótce zmieni swoją funkcję, a trybuny po raz kolejny wypełnią się kibicami żużla. Po 5 latach przerwy mistrzowski żużel wraca na Śląsk. W wielkim finale Tauron Speedway Euro Championship zobaczymy m.in. Kacpra Worynę pochodzącego z Rybnika. Na pewno będzie mi być może lżej jadąc ze świadomością, że część stadionu mi kibicuje troszkę mocniej, także na to liczę. Liczę na to, że ten stadion się wypełni po brzegi, bo to jest taką esencją, można powiedzieć, tego naszej dyscypliny, a zwłaszcza takie wydarzenie jak finał i jazda o najwyższe cele uskrzydla. Uskrzydlać może też fakt, że droga do zwycięstwa ciągle jest otwarta. Rybniczanin w klasyfikacji generalnej po trzech turniejach traci tylko 6 punktów do lidera Andrzeja Lebiediewa. A jeżeli ryk silników przypadnie do gustu kibicom, to jest szansa, że turniej na stałe zagości w kalendarium Stadionu Śląskiego. Organizacja imprezy na stadionie, który jest mekką sportu żużlowego, bo cała historia polskiego żużla zaczynała się tutaj, chociażby od złotego medalu Jerzego Szczekiela. Także wierzymy, że tak, że to nie będzie tylko jednorazowy strzał po tej kilkuletniej przerwie, bo w 2018-2019 roku byliśmy, tylko że faktycznie uda się zarazić Śląsk, to serce Śląska Speedwayem i zawody Tauron Speedway Euro Championship czy inne, które organizujemy, będą miały tutaj swoje miejsce. Zawody mogą się odbyć dopiero, gdy zostanie zwieziona nawierzchnia, a dokładnie 5000 ton specjalnej nawierzchni, co oznacza prawie 300 ciężarówek. Mimo metamorfozy dyrektor stadionu jest optymistycznie nastawiony do zawodów. Skłamałbym, gdybym stwierdził, że nie mamy obaw, jeżeli chodzi o uszkodzenia. Jest to element, ryzyko, które podejmujemy. Natomiast Stadion Śląski jest dla wszystkich. Stadion Śląski jest dla miłośników koncertów, piłki nożnej, żużla, lekkiej atletyki. Także jesteśmy po to, aby dostarczać frajdy mieszkańcom naszego województwa. O tytuł mistrza Europy powalczy 18 zawodników, w tym 6 Polaków.